Cześć, tu Michał. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć o mojej decyzji. Dlaczego zamieniłem moją lustrzankę Canona 60D na bezlusterkowca Canona EOS R. Zobaczcie. Z Canona jestem związany od początku, od samego początku to był Zenit, ale jeżeli zaczęły się tylko cyfrowki, to kiedyś była chyba jeszcze Konica Minolta, a potem już lustrzanka i lustrzanka to już tylko Canon. Najpierw to była 350 Canona, potem wymieniłem na 60D Canona i z 60 byłem najdłużej. Mega fajny aparat, wszystko było super, ale po pewnym czasie zauważyłem, że ma kilka minusów, które mi mega przeszkadzają. Największym minusem był brak autofokusa w trybie Live View. Teraz jak nagrywam, a nagrywam na Canonie EOS R, ostrość łapie się sama. Ja nic nie muszę robić, on ma eye tracking, mogę się ruszać, on mnie cały czas śledzi, widzę to na podglądzie. Super rzecz. To bardzo poprawia właśnie możliwości nagrywania. W 60 musiałem ustawiać sobie ostrość. Trafiłem, nie trafiłem, czasami było to mydło, jak nie ustawiłem większej przysłony. To jest jedna rzecz. Oczywiście mając 60, nie wymieniłem na 70, nie wymieniłem na 80. Jak zacząłem się zastanawiać nad wymianą, pojawiły się informacje, że będzie 90D. I to był mój cel. Dlaczego tego nie zrobiłem? Posłuchajcie. Praktycznie jak 90 pojawiła się w sprzedaży, byłem 100% pewien, że ją kupię. Ale oczywiście, jak chyba każdy, przeanalizowałem setki filmów, opinii, porównań i tak dalej. I tak jakoś do końca nie byłem przekonany, bo te nowości, jakie weszły w 90 względem 80D, nie były takie rewolucyjne, poza oczywiście tym eye trackingiem i super autofokusem, ale 80 też miała super autofokus i te różnice nie były takie znaczące. A ja, jak miałem zmienić sprzęt, oczekiwałem czegoś więcej. I wpadł mi jeden film, w którym gościu mówi, że jego zdaniem, jeżeli ktoś ma się przesiąść z 80 na jakiś lepszy aparat, powinien wybrać R-kę. Zacząłem oglądać filmy na YouTubie i większość YouTuberów, jak na początku była wkurzona na Canona, że Canon mocno kroi, zwłaszcza możliwości wideo w swoich lustrzankach, tak. Zobaczyłem, że oni generalnie się do tego Canona R-ki przekonują. No i zacząłem sobie porównywać. Ok, 90D niepełna klatka, R-ka pełna klatka. 90D ma 4K bez kropa, R-ka ma 4K, ale z kropem. To jest słabe. Znowu w R-ce jakość Full HD jest nieporównywalna z tą jakością w 90. W 90 bitrate jest mniejszy, a R-ka oprócz tego, że bitrate jest dużo większy, to jeszcze macie dodatkowo C-loga canonowskiego, który nagrywa w płaskim profilu właśnie w C-logu, który potem można łatwo pokolorować i z niego wyciągnie się dużo więcej. Mało tego, ona nagrywa w 10 bitach, jeżeli nagrywasz na zewnętrznym rekorderze. No to są już takie rzeczy, które mi mocno w stronę R-ki ciągnęły. Poza tym R-ka to jest pełna klatka. R-ka ma mocowanie RF, Canon 90D ma tylko EF-y. Ja mam sprzęt, mam obiektywy starego typu, do R-ki dają od razu konwerter. No okej. Do tego jeszcze cena R-ki w momencie, kiedy ją kupowałem, a to było pod koniec 2019 roku, mocno spadła. Jeżeli miałem zapłacić za 90D 6000, a R-ka kosztowała wtedy około 8, to 2000 różnicy, a masz pełną klatkę, masz nowy system RF, masz eye tracking, który świetnie działa i to jest bezlusterkowiec, no to zdecydowałem się na R-kę. W bezlusterkowcu są jeszcze dwie rzeczy, które mnie przekonały do tego typu aparatów. Po pierwsze, one są mniejsze pod kątem wyjazdów, wypraw. Świetna rzecz. Obiektywy są wielkie, no okej, ale samo body jest małe. Dwa. Jest pewna rzecz, o której mało kto mówi, a jest mega istotne. W lustrzance, jak zakręci się obiektyw i robi się zdjęcia, to jest jeszcze lustro.
to lustro to się po jakimś czasie zużywa, wiadomo, to jest element mechaniczny, bez lusterkowiec tego nie ma. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Lustro może pokazywać przy odbiciu, że jest coś ostre, ale faktycznie obraz padający na matrycę nie jest ostry, bo jest jakieś przesunięcie. W bezlusterkowcu nie ma czegoś takiego w ogóle. Tam nie ma lustra. Tam od razu to, co widzisz w live view, pada ci na matrycę i masz podgląd tylko przez matrycę, bez żadnego lustra. Nie ma opcji, żeby bezlusterkowiec się pomylił. Tyle. Do tego jeszcze obiektyw, a też mi się udało, też miałem fuksa, bo na MediaMarkt Elkę 24-105 wystawili za 3000 na raty. No to tym teraz nagrywam. Także ja jestem mega zadowolony i polecam. Teraz tak, na pewno wiele osób będzie sobie myślało w ten sposób, o Jezu, ale tak, trzeba wymienić cały sprzęt, trzeba mieć obiektywy RF. Nie trzeba. Ja miałem Tamrona i mam nadal Tamrona 70-200 i miałem Tamrona 28-70 i korzystałem z przejściówki, która jest razem z aparatem. Żaden problem. Śmiga świetnie. Żadnych jakichkolwiek problemów. Jedyna rzecz, dlaczego ja wymieniłem na Elkę, to dlatego, że Tamron przy nagrywaniu ze śledzeniem, trackingiem albo oczu, albo człowieka było słychać w nagraniu, jak chodzi silnik. Przy RF-ie nic nie usłyszycie. Nie ma opcji. Jest mega. A poza tym jeszcze jedna rzecz. Canon zrezygnował z produkcji, to jest teraz jakieś tam nie do końca wyjaśnione, ale na pewno nie będą już nic robili, jeżeli chodzi o obiektywy EF z mocowaniem, tylko i wyłącznie będą rozwijali linię RF. No to tu jest przyszłość.